Takiego budżetu w Świdniku jeszcze nie było. Przedstawiciele ratusza zapowiadają między innymi przebudowę Placu Konstytucji 3 Maja, rozpoczęcie budowy kompleksu basenów przy ulicy Fabrycznej, ulicy Kusocińskiego czy kolejny etap powstawania kolektora wód deszczowych. Jest to budżet prorozwojowy, budżet, który idzie w kierunku wykorzystywania wszelkich szans związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. W planie wydatków jest rekordowa kwota, bo sięgająca blisko 188 milionów złotych. Z tego prawie 60 milionów złotych ma zostać wydane na inwestycje. W ciągu najbliższych lat my będziemy musieli zrobić montaż finansowy na 140 milionów tylko na inwestycje, więc jest to ogromna suma i tutaj już nie gra roli czas, rolę grają te środki unijne. Projekt budżetu zyskał również uznanie wśród radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za jego przyjęciem. Obecny wygląd Miejskiego Bazaru oraz Placu Konstytucji 3 Maja już niedługo przejdzie do historii. Urzędnicy otrzymali już pozwolenie na ich przebudowę. Teraz czas na przygotowanie dokumentacji przetargowej, by już w kwietniu wyłonić wykonawców obu inwestycji. Plac Konstytucji 3 Maja jest szacowany na kwotę 11 milionów złotych, natomiast targowisko miejskie zakładamy, że będzie to kwota około 4-5 milionów złotych. Jeżeli chodzi o Plac Konstytucji 3 Maja, chcielibyśmy mieć zakończone prace do końca bieżącego roku. Targowisko miejskie, jeżeli tutaj wszystko będzie sprawnie szło, również w podobnym terminie powinno zostać zakończone. W szkole podstawowej nr 7 rozegrano dwudniowy turniej piłkarski dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. To efekt nawiązania współpracy przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik z Polską Grupą Energetyczną. Taka współpraca zawsze cieszy, tym bardziej było to widać na twarzach najmłodszych adeptów piłki nożnej, którzy mają 5-6 lat, a zostawili serce tutaj na parkiecie w Szkole Podstawowej nr 7. Bardzo bym chciał, żeby ta współpraca trwała jak najdłużej, natomiast jest to taki program pilotażowy, zapoznawczy. Wierzę, że przerodzi się w dłuższą współpracę i większe wsparcie świdnickiego sportu. W turnieju udział wzięło 150 młodych sportowców. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale, zaś dzięki wsparciu przedsiębiorstwa do MKS Avia Świdnik trafił także odpowiedni sprzęt sportowy, z którego po zmaganiach korzystać będą najmłodsi zawodnicy trenujący w klubie. Zima to tradycyjnie okres bezinteresownego pomagania innym. W Świdniku zorganizowano między innymi zbiórki w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Przed świętami paczki wręczono kombatantom Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Świdniczanie wspomogą też Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zapraszamy bardzo serdecznie 14 stycznia w Centrum Kultury. Kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystąpi blisko 500 artystów ze Świdnika. O 16:00 licytacja główna, o 19:00 koncert Weny, o 20:00 światełko do nieba. Pieniądze zbierane podczas 26 finału przeznaczone zostaną na wyrównanie szans w leczeniu noworodków.